Dobry wieczór Państwu. Piotr Szczepański, Wszechnica i Fundacja Wspomagania Wsi. Proszę Państwa, dzisiaj mamy gościa niezwykłego. Jest nim pan ambasador i profesor Tomasz Orłowski. Dobry wieczór Państwu. Pan ambasador jest związany z uczelnią Sciences Po we Francji, no uczelnią, która, jakśmy wcześniej rozmawiali, uczelnią, która jest taką uczelnią elit francuskich, tak, prawda? I Akademią imienia Frycza Modrzewskiego, polskiego reformatora w Krakowie. Przy okazji bardzo polecam, żeby w wolnej chwili zajrzeć do Frycza Modrzewskiego i zobaczyć na przykład, jakie on proponował zmiany. To jest niedoceniony reformator. Dla mnie najciekawsze u niego, proszę, było, jak on pisał o prawach kobiet, że trzeba je ograniczać. I ja nigdy nie zdawałem sobie, że pierwsze jest Rzeczpospolitej prawa kobiet były tak dobrze chronione. No on tam wręcz mówi, że źle się dzieje, prawda, że jak zajdzie w ciążę i kogo wskaże, ten ojcem być musi, tak, i że to jest niesprawiedliwe. Dobrze, proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiali o Francji. Francji, która jest no, krajem niezwykle ważnym w dziejach Europy, niezwykle ważnym do dzisiaj, zresztą nie tylko w dziejach Europy, bo i o tym będziemy rozmawiali także w dziejach świata, w dziejach Stanów Zjednoczonych, Ameryki. I może Francja jest ofiarą, czy dotyczy jej wiele stereotypów, głupich stereotypów, żartów. No byliśmy świadkiem tutaj w Polsce stereotypów także krążących, prawda, że nas oszukali w 1939 roku, prawda, pretensji do Napoleona. Francja jest obwiniana o wszystko, no już nie chcę tu wymieniać nazwisk profesorów, dla których Francja jest głównym wrogiem, bo no, była skłócona z papiestwem, z kościołem, ale już zaraz oddam panu głos, ale proponowałbym, żeby może tak byśmy zaczęli od tego, skąd się w ogóle Francja wzięła. Znaczy ja wiem, no Kapetyngowie, zresztą chciałem panu profesorowi powiedzieć, że mam taki epizod życiowy, że ja wyemigrowałem do Francji, no, w takich czasach tych, prawda. Tutaj, i nagle znalazłem się w kraju, który mi zaproponował azyl polityczny. Ja się na to nie zdecydowałem. I, podobnie jak ja. I proszę pana, mieszkałem tam jakiś czas, pracując, zresztą pracowałem, bo było śmiesznie u angielskiej rodziny, co było. Ale w pewnym momencie oni powiedzieli, Piotr, ty sobie weź samochód i jedź, tak? I zwiedź sobie Francję. Ja jadę przez Francję i widzę tutaj La Rochelle, widzę Poitiers i w ogóle mi to jadę i nic mi to nie mówi, tak? Znaczy wiem, że to są nazwy historyczne i sobie pomyślałem, Boże, to jest tak wielki kraj, ja nigdy tej nie wchłonę tej historii. No i to było jeszcze jednym przyczynkiem do tego, żeby się na to nie zdecydować. Dobrze, już przestaję gadać. Skąd się wzięła ten wielki kraj? Ja myślę, że trzeba tak. Z punktu widzenia ściśle etnogenezy, to można powiedzieć, że jest to kraj, który powstał dzięki połączeniu się dwóch pierwiastków etnicznych, pierwotnej ludności celtyckiej, którą określano w języku miejscowym mianem Galów. Dlatego się czasem mówi o Galii, mówi się o kulturze galijskiej, nawet mówiąc o Francji. Sami Francuzi często określają się mianem Gaulois, czy mówią nos ancêtres les Gaulois, nasi przodkowie Galowie. Także jest to silne przywiązanie do tego wątku galijskiego. Za chwilę wyjaśnię dodatkowo. Galowie, którzy zamieszkiwali całą Europę w gruncie rzeczy, w czasach już kultury prawdopodobnie neolitu, a na pewno brązu, łącznie z Polską. Na tą ludność galijską najechały legiony rzymskie. Juliusz Cezar, który słynna wojna galijska, w której opisał swój podbój Galii. Oczywiście ten podbój był podbojem, tak jak każdy podbój terytorialny, był podbojem
gdzieś tam krwawym, wojny galijskie były krwawe, zostawiły one z jednej strony swoją pamięć historyczną, ale z drugiej strony pozostawiły również tego Obelixa i Asterixa i Obelixa, którzy dzielnie walczą z niemądrymi Rzymianami. Ale Rzymianie wnieśli do Galii wielki dar cywilizacji rzymskiej. I powstała dzięki temu ta mieszanka tak zwanych Galo-Rzymian, uczyniła ten kraj krajem niezwykle bogatym. Ja wielokrotnie zwracam sobie uwagę na to, jak liczne do dzisiaj są zabytki rzymskie we Francji. To wcale nie wyłącznie w Prowansji. To nie samo Arles, Nîmes, czy Aix-en-Provence, czy Fréjus, ale to Poitiers, o którym pan przed chwilą mówił, w którym ja studiowałem, więc jest mi szczególnie bliskie. Paryż, gdzie zachowały się areny rzymskie Lutecji. Olbrzymia ilość miast na północy Francji, które były miastami rzymskimi, w których pozostała spuścizna materialna, a niezależnie od zabytków, no pewien poziom cywilizacji. Jednak to Rzymianie przynieśli z sobą do Galii uprawę winorośli. Ta bardzo wiele winnic francuskich szczyci się tym, tak jak na przykład nad Rodanem, na wprost miejscowości Vienne, ze wspaniałymi zabytkami rzymskimi. Tuż pod Lyonem znajduje się jedna z moich ukochanych winnic, czyli Cotroti. A Lyon, o którym przed chwilą powiedziałem, no mało kto pamięta, czy mało kto wie, że w Lyonie urodził się cesarz Kaligula i cesarz Klaudiusz. Ci wielcy cesarze. Tam się urodzili? Tak. Więc to jest miara tego, jak to było bardzo zlatynizowane. Nawet termin prowansja, pochodzący od rzymskiego prowincja, miał oznaczać, że Rzymianie uznawali tę część Francji za alpejskie terytorium już praktycznie za swoje ziemie. To było tak jak u siebie. Czyli to jest pierwszy etap, to połączenie Galów i Rzymian, którzy stworzyli niezwykle silną cywilizację. No i potem w ramach wędrówek ludów tutaj się przemieszczają najpierw ludy germańskie, te, które złupiły Włochy, czyli najpierw Wizygoci, potem Ostrogoci. Przede wszystkim Wizygoci. Wizygoci, którzy zajęli południową Francję, stolicą Wizygotów była Tuluza. I to w dawnej rezydencji prokonsula rzymskiego rezydował król Wizygotów. Ale to, co się działo na południu Francji, było mniej istotne. Ważniejsze było to, co się stało na północy trochę później, gdzie pojawił się inny z ludów germańskich. Przybył już nie z Włoch, tylko z nad Renii obecnej, czyli Frankowie. Frankowie, którzy mniej więcej w V wieku po Chrystusie zajęli północną część Francji i zaczęli powoli wtapiać się w tą mieszankę etniczną galo-rzymską, tworząc ostatecznie wspólne państwo, wspólny naród przez połączenie Franków i galo-rzymian. Powstała wyjątkowa dosyć społeczność, która dała początek współczesnym Francuzom. Nawet język francuski, który jest językiem pochodzącym od łaciny, czyli od języka galo-rzymian, jest bardzo wzbogacony słownictwem pochodzenia germańskiego, czyli frankijskiego. I ci Frankowie, którzy zajęli i objęli we władanie Francję, którzy ochrzcili się, i to ochrzcili się, ponieważ chrzcili się późno, więc ochrzcili się już nie na żadną wiarę heretycką, tylko na wiarę katolicką. Chlodwik, czyli Clovis, w 497 roku ochrzcił się na króla Franków. Był w zasadzie pierwszym monarchą europejskim katolickim i dlatego tradycyjnie mówi się o Francji jako
najstarszej córce Kościoła, to pierwszy chrzest, ten Reims i chrzest Chlodwiga, no to jest mniej więcej to samo, co nam się zdarzyło z Mieszkiem, tylko u nas 500 lat później. I to 500 lat różnicy w pewien sposób również oznacza no, gdzieś tam tę różnicę cywilizacyjną, którą myśmy naturalnie z biegiem czasu bardzo szybko uzupełniali. W średniowieczu na przykład, ja jestem mediewistą z mojego pierwszego wykształcenia, i w średniowieczu na przykład stwierdzano, że impulsy przychodzące ze sztuki francuskiej do Polski, no trzeba było mniej więcej 20 do 15 lat, żeby pewne nawet wzory stricte kapiteli romańskich pojawiały się u nas. Tak. Czy to można mniej więcej 20 lat. I dzisiaj możemy powiedzieć, że również pewne tak zwane nowinki dochodzą z Europy Zachodniej, w tym z Francji. Proszę pamiętać, że to w końcu Mickiewicz napisał w Panu Tadeuszu, a co Francuz wymyśli, to Polak polubi. Czyli coś, co przychodziło właśnie z Francji, co notabene jest być może również jedną z przyczyn pewnej niechęci do Francji. Ja myślę, że ta niechęć bierze się z jej szczególnego oblicza, mianowicie kolebki oświecenia. Oświecenia, które było olbrzymim ruchem intelektualnym, który zmienił cały świat. Cały świat, to nie ma cienia wątpliwości. Który nadał intelektualnemu dochodzeniu prawdy przez człowieka jako podstawie postępu cywilizacyjnego, postępu intelektualnego, postępu ideowego, nadał absolutne podstawy, ale jednocześnie no, zaczął kontestować, podawać wątpliwość prawdy zastane. Takie prawdy, które na przykład w tamtych czasach w sposób niewątpliwie krótkowzroczny, a powiedziałby się czasem i ślepy, bronił ówczesny kler katolicki. I stąd bardzo często ta taka zbitka naszej polskiej tradycji, tożsamości, która niezwykle silnie wiąże się z katolicyzmem, wobec tego, co Francja eksportowała jako zmysł oświecenia. W końcu przypomnijmy sobie choćby u Krasickiego. To jest bardzo widoczne. W ogóle czasy stanisławowskie, gdzie mamy tę opozycję pomiędzy wpływami właśnie francuskimi, których między innymi motorem był sam król Stanisław August, a z drugiej strony tą polską tradycyjną wizją społeczeństwa, państwa, świata, złotej wolności, która gdzieś no, zderzyły się z sobą. Zderzyły się. Właśnie jak się czyta z tamtych czasów niektóre opisy Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, przerwę na chwilkę. No, mamy tutaj mapkę, którą będziemy pokazywać. Ale wracając, jak się czyta z tamtych czasów te pamiętniki, to, że ta Rzeczpospolita nie była dobrze postrzegana, prawda? Przez tych oświeceniowych. Oczywiście częścią tego była tam propaganda, nie wiem, dworów, które opłacały ją, tak. Czyli nasi odwieczni przyjaciele Rosjanie i Niemcy. Tak, no ale jednak się zderzała się ta zacofana Rzeczpospolita z tymi prądami oświeceniowymi, prawda? No, mieliśmy tego rodzaju przykłady nie tylko u nas. No, w ten sposób podchodzono do Hiszpanii wówczas. Przecież tak samo. Hiszpania była w bardzo podobny sposób przedstawiana. No tak, nawet dzisiaj wyświetla tę Hiszpanię jako takie zacofanie z tamtych czasów, prawda? Tak, ale proszę zwrócić uwagę, jest bardzo ciekawa praca jednego z największych polskich historyków, a może takiego pierwszego, profesjonalnego historyka w najlepszym znaczeniu słowa, czyli Joachima Lelewela. I Joachim Lelewel napisał taką rozprawę niezwykle interesującą o zbieżnościach między Polską i Hiszpanią.
rozbieżnościach rozwojowych. On bardzo śledzi to i w gruncie rzeczy można powiedzieć, że do dzisiejszych czasów można to odnieść nawet łącznie z tym, jak dyktatura w Hiszpanii i komunizm w Polsce opóźnił rozwój tych państw, częściowo zamknął, częściowo oddalił od głównego nurtu europejskiego, jak integracja europejska pozwoliła, szczególnie Hiszpanii, no bo już jest w tej Unii Europejskiej, jakby nie było 35 lat, Polska 15, więc to u nas jest no już więcej niż 15. Więc no jakby dopiero do tego dochodzimy, ale podobieństwa są. I to podobieństwo, które właśnie w czasach napoleońskich było bardzo, bardzo mocno akcentowane, ta armia napoleońska, w końcu bardzo brutalna, bardzo, bardzo grabieżcza, która przychodziła pod hasłem przynoszenia cywilizacji i oświecenia. No to ta słynna scena, jak opisuje nasz twórca hymnu narodowego, prawda, jak Napoleon pisał konstytucję dla... Tak, oni tam coś mu przywieźli, a on po prostu ją podyktował i mówił, tak, no, zlikwidowałem niewolnictwo w Polsce, tak. Ale przywrócił we Francji. Bo Józefina Beauharnais, jego pierwsza żona, pochodziła z kręgów posiadaczy niewolników. I pod jej wpływem lobby, które reprezentowała, doprowadziła do tego, że we Francji przywrócono niewolnictwo. Napoleon przywrócił niewolnictwo. Do Napoleona zaraz wrócimy, ale chciałbym jeszcze wrócić do tej Francji wieków średnich, później nowożytnych, renesansowych. Jak kształtowało się to państwo? To było państwo, które w zasadzie było państwo w ciągłej wojnie. Tak, no? Z Anglikami, z papiestwem, z Habsburgami. Z Niemcami. Jeszcze przed Habsburgami. No, z tymi Baskami, prawda? Stałe wojny domowe do tego wszystkiego. Te wojny domowe, wojny religijne. Przecież niezwykle okrutne wojny religijne pomiędzy katolikami i hugenotami. No, ale jest coś niezwykle ciekawego. Francja w pewnym momencie, w czasach, no powiedziałoby się, porównywalnych z rozbiciem dzielnicowym w Polsce, była również państwem rozbitym, słabym, którego większość terytorium albo próbowała się uniezależnić. Młodszy brat króla, który został księciem Burgundii, który chciał oderwać Burgundię i na bazie bardzo bogatego regionu, jakim jest Burgundia, stworzyć samodzielne państwo. Jak się do dzisiaj ogląda Dijon, stolicę również Musztardy, win, to się widzi, że to jest miasto absolutnie monarsze. To jest największy wykwit cywilizacji późnego średniowiecza. Państwo, które chciało się oderwać i które chciało być może zastąpić jako siłę, jako ten punkt ciężkości domenę królewską w Paryżu. No, mieliśmy Anglików, którzy de facto okupowali 2/3 terytorium Francji. I co ciekawe, król Anglii zrezygnował z tytułowania się królem Francji dopiero traktatem w Amiens w roku 1801. Do 1801 roku w tytulaturze króla Anglii istniało odwołanie do tego, że jest jednocześnie królem Francji, czyli pretensja terytorialna do Francji. To jest żywe we Francji do dzisiaj. To jest jedna rzecz, czyli mamy ten rozbicie dzielnicowe, obecność obcych, w tym przede wszystkim Anglików, ale nie tylko. I gdzieś zaczyna się proces w czasie wojny stuletniej zresztą, w XV wieku zaczyna się proces odwrotny, czyli troszkę jak u nas się dzieje w czasach Władysława Łokietka zresztą, że to słabe, podzielone państwo zaczyna się łączyć po to, żeby stawić czoła wrogowi zewnętrznemu.
I można powiedzieć, że szczególnie czasy Ludwika XI są tym przełomem we Francji, kiedy słaba, podzielona Francja zaczyna się czynić państwem coraz silniejszym, broniącym się, a potem już przechodzącym do ataku. I to małe państwo zaczęło iść w kierunku bardzo interesującym osiągnięcia granic naturalnych, czyli oparcia swoich granic na trudnych do przekroczenia dla obcych armii przeszkodach geograficznych, co to znaczy górach i rzekach. Tak. A zatem na wschodzie to jest Ren, na południu Alpy, no i oczywiście Morze Śródziemne, a na zachodzie to są Pireneje. Także można powiedzieć, że ten kształt Francji, który oni określają mianem heksagonu, czyli ośmiokąta. Tak jak to widzimy, tak mniej więcej. Otóż ten heksagon w tych granicach ukonstytuował się w czasach Ludwika XIV. Francja uzyskała swoją tożsamość geograficzną i wreszcie tożsamość narodową, silną tożsamość narodową, opartą na silnym państwie. To jest fundamentalne. Co to oznacza silne państwo? Co to znaczy dwór królewski, Wersal? Wcale nie jest dwór królewski i Wersal. I przede wszystkim to nie jest zmyślony cytat państwo to ja. Ludwik XIV nigdy czegoś takiego nie powiedział. Zaraz do tego dojdę. Monarchowie z dynastii, najpierw kapetyńskiej, potem burbońskiej, świadomi tego, że Francja musi bić się o swoje istnienie, oparli się nie na tych siłach, których upatrywali braku lojalności, w tym wielkiej arystokracji, tylko oparli się przede wszystkim na drobnej szlachcie i na mieszczaństwie, w tym na wykształconym mieszczaństwie, które zyskiwało stanowiska urzędnicze. W Polsce trzeba sobie przypomnieć, że stanowiska urzędnicze były tytularne. Ktoś, kto się nazywał stolnikiem, czy nazywał się podkomorzym, nie był do tego stricte przygotowany, podczas gdy ktoś, kto był radcą parlamentu, parlament to było określenie sądu we Francji, był po prostu prawnikiem. I to jest kraj, który został stworzony przez kastę urzędniczą. A dzisiaj cały czas opiera się jakby modernizacji kraju. No ale to jest bardzo ważne. I proszę zwrócić uwagę na rzecz fundamentalną. Richelieu, ten pierwszy minister Ludwika XIII, który w gruncie rzeczy zostawił Francję w rękach Ludwika XIV jako państwo już gotowe. Richelieu był człowiekiem, był sam eksponentem drobnej szlachty. On był troszkę tak jak Jan Zamoyski. Jan Zamoyski, czyli rzecznik drobnej szlachty, a nie wielkiej arystokracji, czy w naszym przypadku magnateli, jak to wówczas. No, ale stał się magnatem Zamoyski. Tak? No, ale Richelieu też nie skończył jako człowiek biedny, a szczególnie jego rodzina. Tak. Ale chodzi o co innego. Chodzi o to, że on był reprezentantem tej drobnej szlachty, która służyła interesowi państwa. On zresztą... Świetnie się przygotowywał Zamoyski do tej... Tak. Zresztą w Paryżu studiował, zdaje się, też. Dużo ważniejsze jest. Co więcej, Senat Wenecki zwrócił na niego uwagę. I są depesze ambasadora weneckiego, który doradza polskiemu królowi Polski, żeby skorzystać. Słuchaj, tu jest takie... Tak. Dobrze, ale wróćmy do Francji, bo tak. Zamoyski jest postacią bardzo ciekawą. Więc silne państwo. To silne państwo, ja zawsze na to patrzę z olbrzymim zainteresowaniem, dlatego że... Czyli silne państwo stworzone przez
urzędników tak. wykształconych, tak. tak? Urzędnicy pochodzą z mieszczaństwa. Albo drobnej szlachty. Albo drobnej szlachty. Zupełnie inaczej niż u nas. I co więcej, bardzo szybko we Francji zaczyna się rozdzielać interes władcy od interesu państwa. Coś, na co ludzie nie zwracają uwagi. Coś, co na przykład jest fundamentalną różnicą w odniesieniu do Habsburgów. Habsburgowie są zainteresowani powodzeniem własnej dynastii, własnej rodziny, promowaniem swojej rodziny. Małżeństwa. Słynne. Do Felixausty i tak dalej, rozbijać. Otóż właśnie Richelieu jest klasycznym przykładem i to historia i Francji, i historia dyplomacji tego nas uczy. Człowiekiem, który zaczął rozumieć, że interes Francji jest niezależny od interesu na przykład władcy. Że interes Francji jest niezależny od interesu Kościoła powszechnego. Coś, co w Polsce byłoby nie do przyjęcia. I dlatego, będąc kardynałem Kościoła katolickiego, w czasie wojny 30-letniej, która przeciwstawiła niemieckich protestantów niemieckim katolikom, poparł protestantów, dlatego że uznał, że dla Francji będzie lepiej mieć słabych Habsburgów, czyli słabą władzę katolicką w Niemczech, bo dzięki temu Francja będzie bardziej bezpieczna. Proszę zwrócić uwagę, on jednocześnie ciemiężył we Francji protestantów, czyli hugenotów, a wspierał ich za granicą, dlatego że zrozumiał, że interes państwa to jest coś, co trwa dłużej niż jego osobiste losy. I do tego, na tym chcę skończyć, bo właśnie to zupełnie fałszywie przypisywane Ludwikowi XIV hasło brzmiało zupełnie inaczej. Brzmiało, Ludwik XIV umierając miał powiedzieć: władcy odchodzą, a państwo trwa. To jest ten fundament Francji. Władcy odchodzą, ja odejdę, a państwo będzie trwało. Ten wielki król, tak, który stworzył to, nie wiem, Akademię Francuską i tak dalej, bo to chyba to on, prawda? Tak. Tak, to znaczy, umierając, powiedział ten taki testament. Akademia Francuska jest też niezwykle, to się jej fundatorem był sam Richelieu, który potem króla poprosił o wzięcie w protektorat. Notabene do dzisiaj protektorem Akademii Francuskiej jest głowa państwa. Czyli prezydent republiki formalnie jest protektorem Akademii. Prezydent republiki przyjmuje każdego akademika na audiencji prywatnej na dzień przed jego oficjalnym wyborem, tak żeby ogłoszeniem. Czyli to jest cały czas obecne. Tak. Otóż to jest rzecz niezwykle istotna. Akademię Francuską stworzył Richelieu na wzór akademii renesansowych miast państwewek włoskich, które było mnóstwo, dlatego że uznał, że stworzenie nowoczesnego narodu wymaga stworzenia jednolitego języka. Czyli postanowił ograniczyć różnice wynikające z historycznej różnorodności dialektów na rzecz jednego narzuconego oficjalnego języka. I Akademia Francuska jako jedyne zajęcie do dzisiaj ma prowadzenie słownika poprawnej francuszczyzny. To jest jedyne zadanie statutowe Akademii. Opracowywanie słownika języka francuskiego. Które słowo wprowadzić do francuskiego, a którego nie używać w języku francuskim. To nie chodzi o samą czystość języka. Chodzi o to, że w ten sposób on budował podstawy narodu posługującego się jednym językiem. Proszę zobaczyć, jak to wszystko przebija. Tak się tworzy nowoczesne państwo. Tak, wokół języka. Zresztą tutaj akurat podobieństwo. Przecież Polska rozebrana przez trzy potężne państwa mogłaby nie istnieć, gdyby nie to, że łączył nas język. Tak. Łączył nas właśnie język.
No, jeszcze był ten wysiłek przedwyzbiorowy taki, prawda, tych edukacyjny, prawda, tak. I tak dalej. To a to wszystko mówimy o edukacji, tak, język, tak, jest, tak, też. Tak, język też. I język. Ale jest... chciałbym pana zapytać jeszcze o jak się kształtowały interesy strategiczne Francji z tamtych czasów, bo rozumiem, że one, co wspomnieliśmy, prawda, że Francja ma być bezpieczna. To jest pierwsze moje pytanie, ale jeszcze przedtem pana chciałbym zapytać o mocarstwo morskie, o flotę. No bo Francja jest mocarstwem morskim, co byśmy oczywiście nie powiedzieli, prawda? Jest mocarstwem morskim, była imperium, no właśnie, imperium posiadającym posiadłości zamorskie. Ten drugi slajd. Praktycznie na wszystkich kontynentach, bo Francja miała i posiadłości azjatyckie, no, Indochiny. Indochiny, tak. Małe w Indiach, Pondicherry. Miała olbrzymie posiadłości w Afryce, przede wszystkim Afryce Zachodniej, ale nie tylko. Madagaskar choćby w Afryce Wschodniej. No i miała bardzo wielkie posiadłości w Ameryce. W Ameryce, szczególnie północnej, Luizjana, która dzisiaj jest jednym z 50 stanów. Luizjana to była nazwa, która stosowała się praktycznie do mniej więcej 1/3 terytorium współczesnych Stanów Zjednoczonych. Od Kanady, zresztą Kanada również, Quebec był francuski, Montreal, no, nazwa sama, Montreal jest francuska. Kanada pozostaje państwem dwujęzycznym. Także imperium kolonialne. Imperium kolonialne, które oparło się na dwóch przesłankach. Francuzi mają przynajmniej kilka regionów nakierowanych na żeglugę. Bretończycy są żeglarzami. Normanowie, może troszkę mniej, ale Bretończycy szczególnie. I Baskowie. To są trzy regiony Francji, które również ze względu na swoją, szczególnie w odniesieniu do Bretanii i do kraju Basków, ubóstwo wymagało postawienia na morze, a nie na próby uprawy ziemi. I to są regiony, które dały Francji wielkich żeglarzy i odkrywców geograficznych. Przecież odkrycia geograficzne, no Jacques Cartier odkrył Kanadę. Kolumb odkrył Amerykę Środkową, powiedziałby się. Natomiast Jacques Cartier odkrył Kanadę. Żeglarze z miejscowości Saint-Malo dopłynęli aż do Ameryki Południowej i słynne Falklandy, które są posiadłością brytyjską, do której zgłasza pretensje terytorialne Argentyna i która używa nazwy nie angielskiej, tylko nazwy Malwiny, które pochodzą właśnie od Saint-Malo, od Malo, bo to było przez Malouin, czyli mieszkańców Saint-Malo, odkryte. I tak dalej. No dzisiaj można powiedzieć, że ten akwen francuski, możemy sobie nie zdawać sobie z tego sprawy, bo kolonie dzisiaj już nie istnieją. To, co pozostało jako Francja wyszła z roli mocarstwa kolonialnego w takich dwóch etapach, czyli najpierw przez wojnę indochińską, przegraną wojnę indochińską bezpośrednio po II wojnie światowej, a potem wojnę algierską, plus proces dekolonizacji samej Afryki. W latach 60. Francja przeszła z imperium zamorskiego w silne państwo narodowe europejskie, ale zachowując terytoria zamorskie, które, jak mapa pokazuje, są wszędzie. Przy czym no dobrze znane są takie terytoria zamorskie na Atlantyku, jak choćby wyspy na Antylach, Gwadelupa i Martynika, słynne z rumu, to jest ta droga rumu słynna, ale trzeba pamiętać o bardzo istotnych dla Francji koloniach, a dzisiaj terytoriach zamorskich na oceanie
Indyjskim i na Oceanie Spokojnym, na Pacyfiku. Nowa Kaledonia, która jest wielkim terytorium, notabene z dużymi kłopotami. Francja zdaje sobie sprawę, że musi nie tyle zachowywać rolę metropolii kolonialnej, ile musi pomagać, i taka jest jakby filozofia, musi pomagać Kanakom, czyli mieszkańcom Nowej Kaledonii, zbudować samodzielne państwo. To jest jakby dzisiejsza filozofia, to jest dzisiejsza filozofia posiadania terytoriów zamorskich. Te terytoria zamorskie, jak się spojrzy na mapę, proszę zobaczyć, jak tego nie widać na samych morzach i oceanach, ale terytoria, które podlegają suwerenności Francji, terytoria morskie, są niezwykle obszerne. Francja po Stanach Zjednoczonych dysponuje drugim największym akwenem na świecie. Jeżeli mówimy, że dysponuje akwenem, to znaczy mówimy o tych terytoriach, stref, o wodach, które są strefami, zostały uznane międzynarodowo za przynależne do Francji i których kontrolę sprawuje Francja, których musi choćby zagwarantować bezpieczeństwo. Jak patrzę na tę mapę, panie ambasadorze, to no ona jest na terytoriach, które są bliskie albo wręcz takie, no, gdzie jest blisko Morze Południowochińskie, prawda, Pacyfik aż się nasuwa pytanie, jak to się stało, że na przykład Francja została poza tym układem AUKUS, tak? Prawdopodobnie to był, znaczy są dwie możliwości. Jedna to jakby niedocenienie zainteresowania Francji przez Stany Zjednoczone, niedocenienie tego, że Francja utożsamia się z tym regionem. Jest faktem, że przez długi czas Francja nie definiowała swojej obecności na Oceanie Indyjskim i Spokojnym jako priorytetu swojej polityki zagranicznej. Wszystko się zmienia. Dzisiaj wiemy, że punkt ciężkości świata przenosi się z Atlantyku na Ocean Spokojny, a coraz bardziej również Indyjski. Można powiedzieć również, że Ocean Indyjski jest niezwykle ważny ze względu na dynamiczne ożywienie się szlaków morskich łączących Chiny z Europą. W związku z czym, no, choćby fenomen piractwa, który z tym się wiąże, tak? A piractwu trzeba przeciwstawić ochronę. Jak się nazywa to? Flota dobrych usług, czy jak to się nazywa? Takie międzynarodowe, że tam pływają, prawda, i chronią. Tak. No to jest zresztą misja europejska. Czyli pierwsza rzecz, możliwe, że Stany Zjednoczone nie dostrzegły zainteresowania Francji tym regionem świata. Francja zresztą musi dokonywać wyborów i to jest jeden z jej problemów, że nie zawsze potrafi dokonywać wyborów tego, co jest, co powinno być jej priorytetem, a z czego powinna sobie pozwolić, żeby zrezygnować. Geniusz de Gaulle'a polegał na tym, że on wiedział, kiedy trzeba zrezygnować. Stąd na przykład jego wyjście z Algierii. To jest decyzja bardzo. To była decyzja podjęta wbrew. Nie mogli mu tego wybaczyć. Tak, to jest. Ale to była decyzja po pierwsze słuszna, a po drugie bardzo mądrze przeprowadzona. To była decyzja, która uwolniła Francję od tego dziedzictwa przeszłości, dała jej jakby energię na przyszłość. Oczywiście nic nie zostało zrobione w sposób doskonały, bo efektem tego jest na przykład duża ludność magrebińska we Francji, z którą Francja nie potrafi sobie poradzić, bo nie potrafi jej zintegrować, przez to, że jednocześnie ją przyjmuje, ale nie dopuszcza. To powoduje radykalizację. Wie pan, no,
Tak, to jest już trzecie pokolenie muzułmanów francuskich. Pierwsze pokolenie to byli ludzie, którzy nigdy by się nie ośmielili zamanifestować czegokolwiek przeciwko Francji. Drugie to było pokolenie rozchwiane, młodzi, którzy chcieli jakby żyć jak Francuzi, na co społeczeństwo francuskie nie dawało przyzwolenia. I trzecie, które jest pokoleniem już zradykalizowanym, znaczy, które szuka, buntuje się i szuka wzorców, niestety, bardzo często w radykalizmie islamskim. Także to jest taka reakcja, nie chcecie nas, no to my wracamy. No absolutnie tam, tak. Gdzieś no nie, właśnie nie wracamy. Znaczy, nie wracamy w tym sensie, gdzieś musimy być. Tak? Ale chcą być tu ze swoją wiarą. Czyli ponieważ Francja ich odtrąciła jako tych, których mogła wchłonąć, oni zaczynają budować swoją subkulturę obecności, swoją sieć obecności, która niestety no, często przyjmie formy, jak wiemy, jak widzimy, tak. No, niechęci do Francji, do władzy, do istoty Francji i są problemy z tym. Czas płynie bardzo szybko. To wróćmy do Europy, dobrze, bo zapytałem pana o te cele strategiczne. Pomijmy już te relacje francusko-amerykańskie ze Stanami Zjednoczonymi, które są ciekawe bardzo, bo przecież one były kiedyś bliskie, potem chyba się jakoś to rozeszło, ale znaczy, w dwóch słowach, bo to, właśnie, to jest warte, to jest trzeba warte, o tym tak, powiedzieć. Pamiętać, że być może Stany Zjednoczone nie powstałyby, gdyby nie fundamentalne poparcie Francji dla powstańców, dla rewolucji amerykańskiej. Francja tak zainwestowała w poparcie dla Waszyngtona i dla tak zwanej rewolucji amerykańskiej. Powiedziałbym, że czasem żartuję, że można by to porównać bez mała do poparcia, jakiego udziela obecnie Ameryka Ukrainie przeciwko Rosji. Czyli tak niezwykle intensywna pomoc wojskowa, finansowa, którą Francja użyczyła młodej Republice Amerykańskiej, dlatego że Amerykanie, wyzwalając się spod jarzma brytyjskiego, jednocześnie osłabiali śmiertelnego wroga Francji, jakim jest Anglia. I była to też taka proxy war, tak jak dzisiaj się mówi niektórzy mówią o wojnie na Ukrainie, czyli cudzymi rękami załatwianie swoich interesów. A kiedy to się zepsuło? Problem polega na tym, że Francja, żeby wesprzeć Amerykanów, tak potwornie się zadłużyła, że skończyło się taką biedą, takim kryzysem, że z tego była rewolucja francuska. Bezpośredni związek pomiędzy stanem Francji, zapaści gospodarczej Francji, od zadłużenia Francji, presji podatkowej i wybuchem niezadowolenia społecznego, który przyjął formę ostatecznie Wielkiej Rewolucji Francuskiej. No, mamy mało czasu, ale chciałbym wrócić do współczesności, więc wracam do tego pytania o tych interesach Francji dzisiaj. I czy one w ciągu ostatnich kilku, nie wiem, 20-30 lat się zmieniły? Chciałem pana zapytać o ten Rosję w tym myśleniu strategicznym. Francję jeszcze o postrzeganiu Europy, prawda? Mhm. Bo Francja ma życiową lekcję, którą odebrała w II wojnie światowej i swojej klęsce w II wojnie światowej, upokarzającej klęsce, upokarzającej kolaboracji, która właśnie tą świetność francuską potwornie stłamsiła. De Gaulle był rzecznikiem tezy, że Francja musi zachować swobodę strategiczną, czyli samodzielność, dlatego że bezpieczeństwo Francji zależy od tego, żeby stosunki w Europie kształtowały się na jej korzyść.
I robi to za pomocą kilku czynników. Po pierwsze, tworząc własne, suwerenne siły jądrowe, siły odstraszania. To nie są siły porównywalne z siłami amerykańskimi czy rosyjskimi. To nie są siły, które mogą zdecydować o zwycięstwie w wojnie, ale to są siły autonomiczne, własne, francuskie, które zostały stworzone z myślą o tym, że przeciwnik, który chciałby Francję zdobyć, musiałby się liczyć z niezwykle silnymi stratami, bo Francja w obronie zaczęłaby, tak jak broniące się zwierzę, używać wszystkiego, co posiada. A zatem samodzielność. Ta samodzielność funkcjonuje do dzisiaj, bo nawet w ramach NATO Francja posiada własną doktrynę jądrową. To jest samodzielne. Brytyjczycy nie posiadają, bo Brytyjczycy mają w gruncie rzeczy powiązane swoje interesy jądrowe ze Stanami Zjednoczonymi, łącznie z technologią, podczas gdy Francja jest samodzielna. Czyli mamy tą samodzielność strategiczną Francji, która wielu śmieszy. Ona może śmieszyć, dlatego że ta samodzielność strategiczna nie oznacza, że Francja jest samodzielnym aktorem równym mocarstwom. Nawet jeśli posiada tradycyjny status mocarstwa jako stały członek Rady Bezpieczeństwa, ale powiedzmy sobie szczerze, że we współczesnym świecie no, Francja już nie jest takim państwem, bo sama Rada Bezpieczeństwa już nie jest reprezentatywna dla współczesnego świata, a wojna na Ukrainie pokazała, że być może trzeba wszystko zrobić, żeby tą Radę Bezpieczeństwa ostatecznie tak zreformować, żeby Rosja nie była współrządzącym światem. To musimy zrobić. To jest wyzwanie. To jest pierwszy wymiar. Drugi wymiar to jest wymiar jej ambicji przewodzenia Europie. To jest coś, co chciał Ludwik XIV, co chcieli intelektualiści oświecenia, co chciał Napoleon. I w pewien sposób chciał również de Gaulle. De Gaulle, który na przykład z tego powodu kategorycznie sprzeciwiał się przystąpieniu Wielkiej Brytanii do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Z perspektywy czasu, można powiedzieć, nie mylił się. To jest ten element, o którym pewno jeszcze będziemy chwilę mówili, bo on będzie determinował francuską politykę europejską, w tym pojednanie z Niemcami, rzecz, której nie wolno zapominać, rzecz, której nie wolno lekceważyć, bo dla nas to jest wielka lekcja, z której myśmy przynajmniej w części skorzystali. Jak można w ciągu jednego pokolenia, które znało wojnę, znało przemoc, znało okrucieństwo, znało okupację, przejść z pozycji zwycięzcy zwyciężonego do pozycji wybaczającego w imię przyszłości. Ja to mam w oczach tego wielkiego kola z tym malutkim Mitterrandem, jak właśnie stąd trzymają się za ręce. Tak jest, Verde. Ale proszę sobie przypomnieć, że ten sam Kohl w tych swoich wielkich ramionach w ten sam sposób objął Tadeusza Mazowieckiego. Czyli to podobieństwo losów jest ewidentne. To jest ten drugi wymiar. Trzeci wymiar to jest wymiar stabilności. Francja w swoim rozumieniu strategii, można powiedzieć, że każde państwo powinno rozumieć, że najlepszą gwarancją pokoju i bezpieczeństwa jest stabilność. Stabilność bardzo często oznacza niechęć do jakichkolwiek zmian. I tutaj trzeba powiedzieć, że Francja często uważa, dzisiaj coraz słabiej to jej, coraz mniej jest o tym przekonana, że Rosja jest naturalnym elementem stabilności europejskiej. Że stabilność kontynentu można budować dzięki współpracy z Rosją, dzięki uczestnictwu Rosji w kształtowaniu tej stabilności. Szczęśliwie, nieszczęśliwie, oczywiście nieszczęśliwie ze względu na to, że Rosja w barbarzyński sposób wprowadziła z powrotem do Europy wojnę, ale szczęśliwie, bo jednocześnie odsłoniła prawdziwe oblicze, które myśmy znali, a co do którego duża część Zachodu
Wątpiła. Wątpiła i pozostawała w takiej właśnie tej, w tym oczarowaniu Voltaire'a, tą cywilizacją, tą siłą, tą możliwością, tą możliwością robienia wspaniałych interesów. Dzisiaj ta droga jest coraz bardziej podana w wątpliwość i nie mam cienia wątpliwości, wyjście z wojny, przyjmuję, że zwycięskie dla Ukrainy, będzie się wiązało z tym, że stabilność europejską trzeba będzie budować w inny sposób. I Francja już zaczyna to również rozumieć. Ale jeśli pan spyta o częstotliwość rozmów Macron, no to osobiście krytykuję. No, zresztą krytykuję w wywiadach we Francji również. Nie dlatego, że nie należy z Putinem rozmawiać, tylko dlatego, że po trzecim telefonie powinien przerwać. Powinien zrozumieć, że... To było 10, wydaje się, czy ileś tam. Trzeba sobie powiedzieć, że o ile pierwsze próby mogły być rzeczywiście użyteczne, tym bardziej, że wiemy, potwierdzone, że każdy telefon był poprzedzany rozmową z Żeleńskim, z prezydentem Żeleńskim, ale to jest potwierdzone przez obie strony. Nie, to jest... I Żeleński wiedział, ustalał z Macron, co ma być powiedziane. Także to nie jest. Trzeba być świadomym tego. Jeśli mówimy o stereotypach, to jest właśnie jeden z tych przykładów. Francja nie jest bezwarunkowo, nie jest ślepo oddana Rosji. To absolutnie nieprawda. Czyli to jest pierwsza rzecz, uzgodnione. Natomiast druga rzecz, trzeba sobie powiedzieć, no jeśli po trzech razach widać, rozmowy brutalne, bo te rozmowy były publikowane, brutalne rozmowy ze strony Putina, na które zresztą Macron odpowiadał językiem absolutnie bezkompromisowym. I chcę powiedzieć, że kontynuacja tych rozmów wprowadza fałszywe przekonanie, czy może wprowadzać fałszywe przekonanie u Putina, że Zachód tylko czeka na gest z jego strony. Otóż my nie możemy w ten sposób rozmawiać z Putinem. Ale czy Macron zdaje sobie z tego sprawę? Nie pan. Przepraszam, że tak pytam, ale... Bo... Ja sam nie wiem, bo tak, ale oczywiście przyznam tak. Szczerze, że sam z nim ale o tym nie rozmawiałem. Jakby pan pisał depeszę na przykład na ten temat. Ja myślę, że Emmanuel Macron, z tego co wiem, Emmanuel Macron po pierwsze jest człowiekiem, który ma zadziwiająco małe doświadczenie w zakresie kontaktów międzynarodowych, jak na prezydenta Francji. Dlatego, że jego poprzednicy bardzo często, może nie wszyscy, ale mieli dużą szkołę polityki zagranicznej, podczas gdy Macron jest finansistą, jest bardzo zdolnym, niezwykle błyskotliwym ekonomistą i który prawdopodobnie, w moim przekonaniu, sądzi, że politykę zagraniczną można w podobny sposób realizować jak politykę monetarną. Otóż nie. Nie. Wszystko w polityce zagranicznej to jest kwestia długiego trwania, to jest kwestia kontekstu, to jest kwestia dużo bardziej złożona niż jakieś decyzje, które można dzięki błyskotliwej koncepcji ekonomicznej uczynić możliwymi w ciągu paru lat. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz pochodna. Wydaje się, z tego co wiem z otoczenia bezpośredniego, prezydent uważa, że nie musi słuchać doradców, że no nie jest pierwszym w tym zakresie francuskim prezydentem, który sądzi, że wie lepiej, a to jest niestety zawsze potencjalny błąd. Czyli to jest druga przyczyna, dla której on sądzi, że swoją umiejętnością negocjacji, swoją umiejętnością przekonywania. Widzieliśmy, że próbował to samo robić w innej dziedzinie, czyli w polityce klimatycznej, z Trumpem. I też się skończyło niedobrze. Tak jak wydawało się na początku, że Trump jest całkowicie zachwycony Macron i kontaktami z nim, skończyło się jednak całkowitym zerwaniem.
No, jeszcze dwa pytania. Proszę, dobrze? Proszę. Chciałem pana zapytać, który prezydent francuski, którego prezydenta francuskiego pan najbardziej lubi w historii? A bardzo chętnie panu powiem, bo sam mu to mówiłem. Valéry Giscard d'Estaing. Z całą pewnością Giscard d'Estaing. Dlaczego? Po pierwsze, mam osobistą sympatię do centrystów. Generał de Gaulle mówił, że Francją rządzi się w centrum. Ja myślę, że to jest nauka nie tylko dla Francji. Centrum, które jest jednocześnie otwarte na rozumienie potrzeb bardziej konserwatywnych i presję postępu lewicowego. No, właśnie to centrum kształtuje Francję. W końcu centrystą był choćby Robert Schuman, czyli twórca integracji europejskiej, który miał odwagę zaproponowania połączenia produkcji węgla i stali, co było początkiem wszystkiego. Centrystą był Giscard d'Estaing, centrystą jest Emmanuel Macron. Niektórzy, ja zresztą Giscardowi to powiedziałem kiedyś, czy on nie sądzi, że Macron, genialny ekonomista, jest również troszeczkę człowiekiem, który no, zajmuje potencjalnie pozycję podobną do niego Giscarda d'Estaing. Giscard, co więcej, ma dwie bardzo istotne cechy. Po pierwsze, proszę pamiętać, że Giscard d'Estaing był ostatnim prezydentem, za którego czasów Francja posiadała zrównoważony budżet, gdzie nie było deficytu. Francja była państwem rządzonym, tak jak pani Thatcher mówiła. Nie ma darmowych lunchów. Giscard d'Estaing, jako rzeczywiście człowiek, który całe swoje życie spędził na zarządzaniu gospodarką i finansami, potrafił zrównoważyć. Oczywiście z pomocą swoich współpracowników, premierów, w tym Raymond Barre, ale to było zrównoważone państwo, które miało zrównoważone finanse publiczne. Dopiero od Mitterranda zaczyna się ta niekończąca się faza kryzysu Francji, gdzie Francja wydaje więcej niż produkuje, gdzie Francja chce zmieniać się, jednocześnie niczego nie zmieniać, troszkę tak jak Tommaso di Lampedusa, jak wszystko zmienić, tak, żeby nic nie zmienić. To jest ta niechęć do zmian, którą kolejny raz teraz styka się z nią Emmanuel Macron. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz, olbrzymi wkład w proces integracji europejskiej. W gruncie rzeczy to czasy Giscarda są tymi czasami fundamentalnymi dla nadania takich impulsów integracji europejskiej, że z wyłącznie wspólnego rynku, czyli Unii Celnej, na której panują swobody przemieszczania osób, kapitałów, usług i towarów, zaczyna się tworzyć coś, co jest zintegrowane. To są czasy Giscarda. Giscard jest twórcą zresztą rozmaitych, genialnych formuł współpracy międzynarodowej, nie tylko w europejskiej, ale i globalnej, bo to Giscard wymyślił G7, czyli odpowiedzialność państw najbardziej uprzemysłowionych, i to nie tylko Zachodu, bo również Japonia, wtedy powstaje dzięki niemu powstaje koncepcja Komisji Trójstronnej, czyli dialogu trójstronnego, Ameryka, Europa, Europa Zachodnia i Japonia, ale tworzy G7 jako płaszczyznę zastanawiania się, jak najsilniejsze gospodarki świata mogą wpływać na zmiany polityczne. To jest przykład tego, jak ekonomista może rozumieć politykę, może prowadzić politykę zagraniczną, no i może z tego powodu dla mnie być moim zdecydowanie ulubionym prezydentem. Muszę powiedzieć, że rozmowy z Giscardem, które miałem zaszczyt mieć to regularnie,
on mnie albo zapraszał do siebie i miałem takie 1,5 godziny z nim rozmów albo do nas przychodził. Muszę powiedzieć, że to jest postać do końca fascynująca. To ciekawe, bo ja na przykład mam ogromną sytuację, ale to już nieważne, co ja mam. No, mówi się oczywiście o prezydencie Pompidou jako wybitnym prezydencie, który nie dał się do końca poznać, bo śmiertelna choroba przerwała jego prezydenturę. No. Ale ja powiem o Giscard. Dobrze, to ostatnie już pytanie, zagadnienie o postrzeganie Polski. Już o Ukrainę nie pytam, no bo rozumiem, że można sobie sięgnąć, zobaczyć tą wypowiedź prezydenta Macrona w Waszyngtonie, gdzie on właśnie zdefiniował, prawda, że Ukraina... Znaczy, to jest dynamiczne, wie pan. Tak. Rok temu, w marcu zeszłego roku, pamiętam, miałem wywiad w tym Europa, jedna z trzech największych radiostacji francuskich, i spytał mnie prowadzący, proszę pana, czy Ukraina to jest naród? Wie pan, we Francji to było bardzo żywe pytanie. Bardzo wielu polityków uznawało, że Ukraina to jest region. To jest jednostka tak jak land niemiecki, czy stan amerykański, czy na przykład taka prowincja Quebec. Być może z jakąś odrębnością, ale należąca. Ja wtedy powiedziałem, jeśli ktoś mógł mieć wątpliwości co do tego, czy Ukraina jest narodem, to tych wątpliwości musi się pozbyć dzisiaj, kiedy widzi, jak Ukraińcy bronią swojego państwa. Tym samym dowodząc, że są narodem. I myślę, że Francuzi właśnie tę lekcję odrobili w ciągu tego roku i dzisiaj już nie mają cienia wątpliwości, że Ukraina jest narodem, że posiada państwo, że będzie odgrywała jakąś rolę w polityce europejskiej i że po wojnie na Ukrainie nic w Europie już nie będzie takie samo jak przed nią. Czyli większe jakby zainteresowanie Europą Środkową i Wschodnią, którego dotąd Francja nie przejawiała. Nie przejawiała z dwóch powodów. Po pierwsze, z przekonania o swojej doskonałości, która jest niestety we Francji jedną z tych cech, która najbardziej odpycha ludzi od Francuzów. Ale to też trzeba powiedzieć, ktoś powiedział taki dowcip, Pan Bóg stworzył świat, ziemię. Powoli w ciągu tygodnia organizuje, rozdziela morze od kontynentu, potem na tej buduje góry, wzniesienia, doliny, rzeki. Potem to patrzy na tą Francję, którą stworzył. My to jest zbyt doskonałe. I zasiedla ją Francuzami. I to jest kwintesencja tego, co można powiedzieć o Francji. Ktoś kiedyś powiedział, kocham Francję, nienawidzę Francuzów. I gdzieś tam coś w tym jest. Dosyć trudny do akceptacji w swoim poczuciu wyższości, nie zawsze uzasadnionej, żądającej uznania, zupełnie bez powodu. A jednocześnie, czyli to powiedziałbym, daje powody, dla którego może być oceniana niekoniecznie i nie zawsze korzystnie. Ale jednocześnie naród, który potrafił zbudować państwo tak silne, potrafił utrzymać nie tylko jedność, ale stworzyć samodzielnie takie państwo i taki wpływ, wprawdzie malejący, ale cały czas wpływ na kulturę światową. Nie tylko przez używanie języka, które jest słabnące. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie było, kiedy 3 lata temu przyjęto mnie na Sciences Po jako wykładowcę i mój dziekan mi powiedział, ale będziesz wykładał po angielsku. Ja byłem zszokowany, bo te lata walki o prymat francuskiego, on powiedział,
musimy się rozwijać, musimy się otwierać. Dzięki temu nasza uczelnia jest dzisiaj notowana między najlepszymi na świecie, dlatego że już nie jest tylko francuską. We współczesnym świecie nie można się zamykać. Jeśli się ma ambicje odegrania jakiejś roli, trzeba się otwierać. I to jest ta Francja, której przychodzi to z trudem, bo zbudowała taką tożsamość, tak silną, tak skoncentrowaną, że dzisiaj no, musi akceptować, ale ja widzę, że ona to robi. Przychodzi to już z trudnością, przychodzi jej to z czasem, ale zaczyna coraz bardziej rozumieć, że świat nie ogranicza się do heksagon, że świat nie ogranicza się do Europy i że jeśli chcemy w nim funkcjonować, oczywiście musimy zachować siłę, w tym dlatego to oczekiwanie silnej Europy, ale musimy wszystko relatywizować, musimy uwzględniać, że są nowi aktorzy, są nowe mocarstwa, są nowe kręgi kulturowe czy cywilizacyjne. Proces trwa. Tak. Długie trwanie Brodela, tak? Absolutnie. Ale proszę pamiętać, że pierwszym krajem zachodnim, który uznał Chiny ludowe, czyli komunistyczne, to była Francja. No, tutaj zawsze ktoś może powiedzieć, że De Gaulle też uznał szybko PKWN, prawda? To jest legenda, czy? To jest sprawa, która już została przebadana przez polskich badaczy w ciągu ostatnich 20 lat. De Gaulle rzeczywiście przysłał do Francji, do Polski swojego przedstawiciela dyplomatycznego, który był zresztą wybitny, jego późniejszy współpracownik, Christian Fouché. Ten Fouché, który był twórcą na polecenie De Gaulle'a tak zwanego planu Fouché integracji europejskiej. Christian Fouché, który przyjeżdżał do Polski, wysłany przez De Gaulle'a i De Gaulle powiedział mu: proszę pamiętać, pan nie jedzie na ambasadora. Pan nie będzie nosił fraka, kapelusza i szpady, tylko pan jedzie załatwiać wyzwolenie francuskich jeńców z obozów po II wojnie. Większość jeńców francuskich znajdowała się w oflagach czy stalagach na terytorium Polski. I po to byli też jacyś jeńcy w sowieckiej niewoli. No tak, ale tutaj dlatego do Polski przysłał, potrzebował swojej obecności, żeby pomagać Francuzom szybko wrócić do kraju. To było uznanie. To nie było uznanie dyplomatyczne stricte. Notabene to jest kwestia raptem 2 miesięcy w stosunku do tego, co zrobiły Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, które zostały przymuszone przez Mołotowa. De Gaulle zresztą był troszkę zakładnikiem sceny wewnętrznej, gdzie francuska partia komunistyczna po II wojnie światowej była nie tylko silna, ale przede wszystkim była uznawana za tę siłę, która podczas wojny zidentyfikowała się z ruchem oporu i walczyła ramię w ramię z golistami, tak jak choćby w czasie powstania paryskiego, przeciwko Niemcom. Podczas gdy prawica francuska zdecydowanie kolaborowała. I co więcej, co najgorsze, często była z tego zadowolona. Marszałek Pétain był zadowolony z tego, że ta sytuacja pozwala mu dokonać tak zwanej rewolucji narodowej, czyli próbować cofnąć zegar we Francji o 100 lat. To jest bardzo ciekawy aspekt tego, co pan mówi właśnie o tej prawie, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że De Gaulle w zasadzie był przedstawicielem bez wojska, osamotniony. On był, nie miał partii, bo partia została gdzieś tam w Wiślicie jeszcze. Dlatego, że sam był tylko zawodowym wojskowym, a nie politykiem, więc w 1940 roku uchronił honor Francji, chociaż nie był politykiem. Zbudował wokół siebie pewien ruch, który świadomie na początku nie chciał być ruchem politycznym. Ale co jest istotne? Istotne jest to, że kiedy on stawał na czele ruchu oporu francuskiego, on był szefem tylko jednej z frakcji ruchu oporu, bo komuniści mieli dużo silniejszy w tym zakresie. I w związku z tym on miał dosyć trudną sytuację, która skończyła się zresztą tym, że
po roku zdecydował się ustąpić i zrezygnować z władzy i zrobił sobie taki szulejówek, jak marszałek Piłsudski. Ale wrócił. Którego notabene był, tak jak marszałek. Nie ma cienia wątpliwości, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Podobieństwa, ten czas, który de Gaulle spędził w Polsce, przecież on był w Polsce w misji francuskiej po I wojnie światowej, uczestniczył w wojnie bolszewickiej, tak jak prawie 1000 oficerów francuskich. Sam był w sztabie Rydza Śmigłego, którego uwielbiał zupełnie jako dowódcę młodego. I de Gaulle wyniósł z tej obecności polskiej bardzo, bardzo poważną lekcję polityczną dotyczącą świata, dotyczącą Europy, dotyczącą funkcjonowania państwa. I rzecz ciekawa, de Gaulle oczywiście miał to słynne przemówienie w Sejmie Polskim, kiedy przyjechał z wizytą w 1967 roku, wynegocjowano, że będzie mógł przemówić w Sejmie, co było komunistycznym Sejmie, ale co było takim już jakby otwarciem czy dopuszczeniem do tego, że mówi do opinii publicznej. I powiedział, i to jego słynne Francuzi, Polacy, przypominamy się tak bardzo. A inny cytat, bardzo ciekawy, de Gaulle powiedział, przyjmując pewnego polskiego polityka, powiedział, proszę pana, nie ma kraju i narodu sentymentalnie bliższego Francji niż Polska. Problem polega na tym, i to jest istota, i być może na tym powinniśmy skupić się, że jest to problem sentymentalny, a nie polityczny. Francja sentymentalnie czuje się niezwykle związana z Polską. Chcę związać się jakimiś Polska, interesami. Polska odczuwa swój sentyment poprzez formę jakby zawiedzionej miłości, bo obietnice nie zostały spełnione. Walezy uciekł, Napoleon nie odbudował państwa, w 1939 roku nie przyszli nam z pomocą, chociaż podobnie nie przyszli z pomocą Brytyjczycy. Ale chodzi o to, że w Polsce gdzieś tam pokutuje cały czas ten mit bliskości Francji. Ten mit, który w XIX wieku ktoś takim pięknym powiedzeniem określił: Bóg jest za wysoko, Francja za daleko. Dlatego Polska żyje w niewoli. Bo Bóg jest za wysoko, a Francja za daleko, żeby nam pomóc. Ta odległość, która oczywiście utrudniała, ale która oznaczała, że interes polityczny w Polsce dla Francji był bardzo ograniczony. Bardzo ograniczony. I to zderzenie bliskości sentymentalnej z brakiem bezpośredniego interesu politycznego jest kwintesencją naszych stosunków dwustronnych. My oczekujemy więcej od Francji, niż Francja gotowa jest nam dać przy całej wzajemnej sympatii. Ale to nie może jakby konsumować sympatii, bo tak. Jeśli nie ma w nim interesu. To... No, trzeba budować te interesy. Tak. Stąd na przykład ja bardzo źle zniosłem odrzucenie tego dealu o Krakale. Naturalne. Przecież to były... Naturalnie. To jest... Po pierwsze umowy powinny być przestrzegane, bo inaczej to źle świadczy o państwie. Po drugie, to opinia publiczna nie musi o tym wiedzieć dobrze, ale to był po prostu wycinek dużego projektu przemysłowego, który miał pozwolić Polsce zająć miejsce jednego ze współwłaścicieli koncernu Airbus i stworzenia w Polsce dużych zdolności przemysłowych w zakresie przemysłu lotniczego i kosmicznego, bo Airbus to jest nie tylko samoloty, ale i satelity. No, jak pan to mówi, to jeszcze bardziej mi przykro. Panie ambasadorze, tak przeciągnęliśmy ten czas. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. To było oczywiście takie muśnięcie tego problemu i opowieści o tym niezwykle ciekawym i ważnym kraju.
Mam nadzieję, że pan się jeszcze kiedyś da namówić. Przyjemnością. Dobrze, bo jeszcze chciałbym pana namówić na Włochy, ale jeszcze po, no jeszcze raz o Francji. Bo, tak, myślę, że to po prostu za mało, żeśmy powiedzieli. Proszę państwa, bardzo przepraszamy, że nie możemy odpowiedzieć na pytanie. Dzisiaj mamy czas był trochę ograniczony, no ale rozumiem, że może uda nam się powtórzyć jeszcze, by i w takim razie wrócimy. Oczywiście tu padają pytania o Wietnam, o zmordowane szanse, o De Gaulle i tak dalej, no ale rozumiem, że to już nie dzisiaj. Ale to, co widzę tutaj pana Adama, tak, opinię, ja ją dosłownie w takim sam sposób wyrażam. Rzeczywiście tak. Zmarnował szansę. Zresztą to jest, rozumiem, taka, zgadzam się z tym. Troszkę jak gdyby odwrócenie tego, tak, co nam powiedział kiedyś chyba Chirac. Chirac. Dobrze. Proszę państwa, dziękujemy państwu bardzo, że państwo byli z nami. Pani ambasador, jeszcze raz dziękuję. No, to było dla mnie niezwykle ciekawe. Wiem, że dla naszych widzów również, także cieszę się. Dobrze. Dobranoc państwu, dziękujemy bardzo. Dobranoc.